Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma LajoCut, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Michael, a to jest kolejny odcinek serii poradników na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się Grace'em. Standardowo omówię wszystko na temat tej postaci, zaczynając od umiejętności każdej z osobna, kończąc przy podsumowaniu tej postaci. W trakcie tego materiału będziecie również mogli zobaczyć poprawnie wykonywane combo, poprawnie wykonywany pierwszy klif w dżungli i tym podobne. Także zapraszam i życzę miłego oglądania. Zacznijmy najpierw od umiejętności pasywnej Gravesa. Ataki podstawowe Gravesa posiadają wyjątkowe właściwości dzięki posiadanej przez niego strzelbie z podwójną lufą. Graves do wykonywania ataków podstawowych potrzebuje naboi, a otrzymuje on je, gdy przeładowuje swoją strzelbę co 2 sekundy w przypadku braku naboi w magazynku, lub 4 sekundy podczas gdy w magazynku znajduje się tylko i wyłącznie jeden nabój. Otrzymuje on je również podczas używania swojego ety i rozpędu. Maksymalnie w magazynku może posiadać dwa naboje, więc jeśli użyjemy rozpędu podczas pełnego magazynku, nie pojawi nam się po prostu kolejny nabój. Prędkość ataku nieznacznie zmniejsza czas przeładowania, ale w zamian za to zmniejsza odstęp między atakami. Ataki podstawowe Gravesa zużywają jeden nabój i wystrzeliwują cztery kule, które kolidują z pierwszym trafionym wrogiem na swojej drodze. Pierwsza kula zadaje od 70 do 100% obrażeń ataku, natomiast pozostałe 25 do 33% obrażeń ataku. Można powiedzieć, że przeciwnicy, znajdujący się niedaleko nas, po prostu dostają tak, jakby odłamkiem. Ale również to czasem główny cel może oberwać od kilku kul na raz, niż przeciwnicy, tak jakby po trochu. Dodatkowo każdy atak podstawowy posiada 0,25 sekundowego opóźnienia po wystrzale. Jeśli chodzi o struktury, otrzymują one 75% obrażeń ataku. Jest jeszcze taka jedna pewna pasywna rzecz u Gravesa, albowiem cele nie będące bohaterami, jak np. przykład stwory w dżungli czy minionki, dodatkowo są odpychane podczas autoatakowania, gdy zostaną trafione. Q Gravesa prezentuje się następująco. Aktywnie Graves wystrzeliwuje kule prochu, która zadaje obrażenia fizyczne wrogom w obszarze w kształcie litery T i pozostawia ścieżkę prochu na dwie sekundy. Po dwóch sekundach lub po wcześniejszym uderzeniu w przeszkodę ścieżka prochu wybucha po ćwierciu sekundy i ponownie zadaje obrażenia fizyczne okolicznym wrogom. Obrażenia fizyczne kuli zwiększają się wraz z poziomem oraz premią od obrażeń np. z przedmiotów. W Gravesa to zasłona dymna. Aktywnie Graves wystrzeliwuje pocisk dymny w wybrane przez siebie miejsce, który spowalnia trafionych wrogów o 50% na pół sekundy. Zadaje im przy tym obrażenia magiczne oraz tworzy obłok dymu na 4 sekundy, który blokuje widoczność wszystkim trafionym wrogom oraz tym, którzy w to po prostu wejdą. E-Gravesa jest bardzo ciekawą umiejętnością. Aktywnie Graves doskakuje do wyznaczonego miejsca i otrzymuje jeden nabój oraz zyskuje kumulującą się do 8 razy premię do pancerza na 4 sekundy. Każdy atak podstawowy Gravesa dodatkowo skraca czas odnowienia rozpędu o pół sekundy i odświeża czas trwania premii, gdy atakuje cele nie będące stworami. Rozpęd resetuje licznik ataków podstawowych Gravesa, a także dzięki niemu Graves jest w stanie przenikać przez ściany. Umiejętność specjalna Gravesa, czyli r to obrażenia przypadkowe. Aktywnie Graves wystrzeliwuje eksplodujący pocisk, który odrzuca go do tyłu o 300 jednostek i zadaje obrażenia fizyczne wszystkim jednostkom niebędącym bohaterami na swej drodze oraz pierwszemu trafionemu bohaterowi. Po uderzeniu w bohatera lub po osiągnięciu maksymalnego zasięgu, pocisk po prostu eksploduje i zadaje 80% obrażeń wrogim celom w stożku. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku ataków podstawowych, obrażenia przypadkowe posiadają ćwierć sekundy opóźnienia po wystrzale, a cel, który otrzyma bezpośrednie obrażenia od eksplodującego pocisku, nie może otrzymać obrażeń od eksplozji. Przejdźmy teraz zatem do omawiania run oraz gameplaya. Jak zapewne wiecie, Graves jest postacią typową pod Hyper Carry, skupiającą swoją uwagę głównie na autoatakach niż umiejętnościach. Dlatego prezentowane przeze mnie runy są po prostu świetne w aktualnym patchu na Gravesie. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Otóż już wytłumaczę. Zacznijmy może najpierw od precyzji. Precyzja, jak zapewne widzicie posiadamy triumf oraz atak speedy dostarczające nam staki i więcej atak speeda w trakcie meczu. Dzięki temu Grace jest w stanie szybciej autoatakować jednostki przeciwne oraz dzięki temu może szybciej resetować swoje umiejętności. Dodatkowo face rush po trzech autoatakach czy hitowaniu przeciwnika zwiększa nam nasz movement speed co na się jest po prostu świetne. I dodatkowo Nimbus Cloak wraz z Waterwalkingiem zwiększa nam dodatkową mobilność, dzięki czemu na pewno nadgonimy naszego rywala, który przed nami ucieka. Jeśli chodzi o Adaptive Focus, jest to po prostu dodatkowy bonus, jeżeli posiadamy więcej niż 70% zdrowia, dostarczamy dodatkowy damage przeciwnikom. Jeśli chodzi o maksowanie umiejętności oraz przedmioty, wyjaśnię to w dalszych częściach tego filmu, także zapraszam do obejrzenia go dalej. Tak, moi drodzy, prezentuje się pierwszy clear wykonywany przez Gravesa w dżungli. Na samym początku zaczynamy sobie oczywiście z E, dzięki czemu zyskujemy dodatkowy nabój do naszej pasywie i możemy z łatwością odpychać na przykład, przeciwników, jakim jest np. Red Buff. Dzięki temu oszczędzamy dodatkowe punkty zdrowia i jednocześnie stagi potki. Jeśli chodzi o rozpoczęcie samej dżungli, polecam najczęściej zaczynać od samego Red Side'u, dzięki czemu zyskujemy naszego Red Buffa, który dostarcza nam na ganku Slowa, czyli w przypadku na przykład, Invade'a albo różnych gankach na drugim poziomie kres jest po prostu idealny, bo może przeciwnika zaslowować. Potem znajdujemy się na raptorach i jak widzicie na materiale z łatwością je czyścimy. W tym momencie możemy sobie odpalić tak naprawdę pierwszy stack po podki, ponieważ niedoświadczeni gracze mogą po prostu więcej tego HP stracić yy, i zaczynamy od razu robić blue buffa. Szczerze mówiąc, ten clear nie jest w ogóle agresywnym clearem. Jeżeli chodzi w przypadku OTP-ków Gravesa, z reguły zawsze oni polecają yy, tak naprawdę od razu po buffie, red buffie polecieć na invaidera do przeciwnika, żeby zabrać mu jak najwięcej. Ja chciałem wam przedstawić Przedstawić Gravesa w dosyć inny sposób, ponieważ chciałbym Wam przedstawić Gravesa wyfarmionego się. I dzięki temu wy farmieniu możemy wbić czwarty level, i przed trzecią minutą, 15 sekundą, czyli przed samym żukiem, możemy po prostu zgankować aleje i tak się zaraz oczywiście zacznie, bo powtórkę specjalnie wybierałem, żeby wam to pokazać. Posiadamy mniej więcej ten trzeci, czwarty poziom i skierowujemy się od razu na ganka na bota na boczną aleję, dzięki której będziemy mogli zyskać po prostu przewagę na naszej alei, jaką jest botom. Jak widzicie, same autoatakowanie i tym podobne wystarczy żeby przeciwnicy spalili healę, flesze i tym podobne rzeczy i dzięki temu zyskaliśmy tak naprawdę przewagę na bocie pomimo braku fragów. W tym momencie możemy zwrócić się na Żuka, dzięki któremu w zasadzie będziemy mieli już czwarty poziom i będziemy mogli próbować na przykład inwejdować dżunglę przeciwnika, żeby zabrać mu na przykład raptory, możliwe że reda albo po prostu będziemy go szukali, żeby fajtować z nim o właśnie tego Żuka, którego widzicie na materiale. Jeśli chodzi o zalety oraz typy na tej postaci, to postaram się wam je wszystkie wytłumaczyć, jakie tylko się da podczas trwania tych najsilniejszych akcji. Także zaczniemy najpierw od pierwszej najważniejszej rzeczy, którą według mnie moim zdaniem Graves posiada, albowiem jest to ciągłe dostosowywanie się do mety. Nieważne jaka była meta, czy Conqueror wtedy wychodził i był grany na wszystkim, czy Footwork na postaciach typu Hypercarry w dżungli, czy jak i również teraz ostatnimi czasy Głównym sposobem na wygrywanie gier jest mobilność, Graves za każdym razem dostosowywał się do mety. I dzięki temu, wydaje mi się, że właśnie Graves znajduje się w opetierze do wbijania rangi, bo nie oszukujmy się, on jest dosyć prostą postacią skupiającą swoją uwagę na bardzo. Specyficznym combo polegającym na rzuceniu smoke'a, kliknięciu Q i reszta to są dosłownie auto ataki. Więc moim zdaniem plus jest wielki, że ma proste combo, z łatwością może clearować wszystkie postacie. I dodatkowo pamiętajmy o tym, że w momencie fajtowania się z nieważne kim, za każdym razem starajmy się tego przeciwnika zesmajtować. Dlaczego? Głównie nasz hypercarry, jakim jest Graves, skupia swoją uwagę na autoatakach, jak zapewne wiecie. W tym momencie, kiedy posiadamy czerwonego smajta, w momencie autoatakowania przeciwnika, przeciwnik dostaje tak zwane podpalenie. Efekt podpalenia, który niweluje mu po części hila, jednocześnie go podpala, czyli czasami istnieje szansa, że nam ucieknie na low, ale jednak ten smajt go podpali. Więc to jest kolejny plus, że na większość fightów w zasadzie wygrywa dzięki właśnie temu podpaleniu. Niweluje na przykład hila Olafowi, jakiemuś Zakowi, Mundo i tym podobnym czempionom i Dzięki temu jest w stanie po prostu ich dobić, załatwić, albo nawet i z one-shotować, jeżeli znajdzie mu taka okazja, albo nie wiem, gierka po prostu idealnie siądzie. Jeśli chodzi o buildy, wspominałem wcześniej, że będę teraz je tłumaczył, także postaram się wytłumaczyć buildy teraz. Jak zapewne widzicie, dosłownie one-shotowanie Graves'em nie jest trudne, ponieważ wystarczy kliknąć tylko 3-4 przyciski i typo dosłownie dostanie one-shota. Więc na samym początku wydaje mi się, że Gravesem powinno się zrobić Berserkery oraz item do dżungli Czerwony z Czerwoną Kropką, dostarczający mu nie tylko AD, ale również i cooldowny na umiejętności, dzięki czemu ma tego wszystko jeszcze szybciej. I kolejnym przedmiotem, to już zależnie od meczu, jest albo zrobienie Black Cleavera, dzięki czemu jesteśmy bardziej tankowaci. Mamy chyba z 30 cdr w naszym buildzie. Albo składamy po prostu przedmiot, jakim jest devdance, dostarczający nam nie tylko armory, resisty, hila, ale również i yy, CD-ki, i dosłownie devdance dostarcza wszystko. Także polecam wam to stosować. A reszta to na przykład możecie to zakończyć jakimś Sterakiem, GA, i myślę, że dzięki temu Grace będzie po prostu nie do powstrzymania na solo kolejce. I śmiało go pikujcie i kontrolujcie, pamiętajcie smoki, ale o tym jeszcze za chwilę. Także przechodzimy teraz do smoków. Zanim jeszcze przejdziemy do obiektiwów to chciałbym powiedzieć albo kilka wspomnień o combo, bo w zasadzie jest to idealny teraz moment. Powiem wam, że na się na samym początku idealnie w przeciwnika puścić smoke'a, powodującego po prostu oślepienie i przeciwnik z perspektywy przeciwnika nie wiadomo nigdy gdzie my się znajdujemy. I w tym momencie po prostu kastujemy wszystko co się da, czyli na samym początku klikamy Q, potem dwa autoataki z również naszym E, jeżeli nasz przeciwnik przeżyje klikamy po prostu R'kę, aby takowego przeciwnika do one shot gwarantowany. Jeśli chodzi o obiektywy, jakimi są smoki czy heraldy w early game'ie, wydaje mi się osobiście, że Graves powinien je robić jak najszybciej, czyli tak w okolicach 4-5 poziomu. Dlaczego? Ponieważ nie mówiłem tego na materiale, ale nasze E również dostarcza nam na kilka sekund armory dodatkowe i dzięki temu wydaje mi się, że smok nie jest w stanie w ogóle naszego Gravesa zbić, nawet jeżeli Graves posiada bardzo małą ilość zdrowia. I dzięki temu, że robimy te smoki w early gameie, wyjątkowo wcześnie wzmacniamy fazy lane'owe naszych sojuszników, nieważne gdzie się znajdują, czy to na bocie, topie, czy midzie. Dzięki temu wydaje mi się, że będziemy mogli wygrywać każdą grę, więc kontrola smoków jako graves jest zupełnie ważna i dzięki temu early game'a możemy wygrać. Jeśli chodzi, o, jeżeli wygramy oczywiście early game, to wtedy robienie na shora, czy jakichś zbędnych kolejnych heraldów, tego drugiego na przykład w 18 minucie, nie jest żadnym problemem, bo jeżeli dominujemy tak naprawdę na całej mapie, to również dominujemy jako obiektywy. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu idealna postać do ogarniania mniej więcej mapy, do próbowania jak najszybciej wyfarmienia Dragon Soula oraz licznych heraldów i dzięki temu po prostu możemy tą dżunglę wygrać. Także tak to się prezentuje na Gravesie. No a teraz druga strona medalu, czyli wady tej postaci. Z reguły, jak ja wam wspominałem kilkukrotnie w tym materiale, że Graves jest postacią hyperkery, to właśnie w tym samym momencie mogę wam udowodnić, że jeżeli Graves otrzyma kilka stunów naraz, to praktycznie w ogóle nic nie zrobi w fajcie i będzie bezużyteczny. Dodatkowo, jeżeli występujemy Gravesa w early game, dosyć ciężko będzie mu wrócić do rozgrywki, a jeżeli on nawet sam dominuje, to i tak takie eko czy postacie tankowate, jakim jest na przykład Ramus czy inne zbędne sedžuani, w zasadzie mogą wytankować jego obrażenia, więc nigdy Graves przenigdy ich po prostu nie zlanszotuje. Tak samo na przykład na Kartusa również przegrywa, bo Kartus go po prostu outscaleuje. Podsumowując, w kilku zdaniach, cały odcinek oraz postać, jaką jest Graves, osobiście uważam, że jest to idealna postać do kierowania, nieważne jakiego elo, czy to wysokiego progu rankingowego, czy niskiej platyny, czy na przykład Silvera. Osobiście uważam, że na każdym elo Graves może się odnaleźć. Dodatkowo, jeżeli lubicie grać tankami albo jakimiś fighterami na blisko czy na dystans, no Graves można powiedzieć, jest wszystkim i niczym praktycznie do tego wszystkiego. Także polecam go bardzo serdecznie i to by było na tyle. Także dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego Materiał do końca. Mam oczywiście nadzieję, że się praca moja podoba Tobie. Nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz w komentarzu możesz napisać do jakiej postaci chciałbyś jeszcze taki poradnik. Także to na tyle. Ja spadam. Miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Na razie.